Mamy takie cudowne drzewko, kwiatek zwany anginką. Jest to geranium, które jak tak potrzemy, to wspaniale pachnie. Fajne ma te właśnie cudowne olejki eteryczne. I to one tak fajnie działają. Na co działają? Między innymi na drogi oddechowe. Więc jeżeli jest jakieś bolące gardło, przeziębienie, warto sobie zrobić taką herbatkę na przykład. I ja teraz pokażę, jak taką herbatkę zrobić. Odetnę listki. 2-3 listki odetniemy. Jeszcze może jeden listeczek gdzieś tutaj. Zaraz znajdziemy jakiś listek. Może ten. O. Ja teraz tutaj ładnie obmyję. Zawsze jednak trochę kurzu jest. I teraz tak, mam tutaj wodę przygotowaną, tylko że nie zalewamy jego, tej roślinki, och, tych listków wrzątkiem, tylko po chwili, tak, jak już nie będzie woda wrzała. Ale zapach cudowny. Bardzo lubię ten zapach. Dodam raz, dwa, trzy. Ach, jeszcze jeden goździk. Można dodać kawałek laski cynamonu. Co kto lubi. I w tej chwili ja już tą wodą można zalać, bo już ona nie ma temperatury wrzenia. O. I teraz tak wygląda. Ale pachnie cudownie. I teraz zamknę na razie, żeby ona się zaparzyła. Dam parę minut. Z 10 minut, żeby się zaparzyło i wtedy dodamy jeszcze miodu, cytrynki i zrobimy herbatkę. Minęło 10 minut. Geranium, czyli nasza anginka, się już zaparzyła. Już nawet trochę wyblakła, widać. Jest ok. I teraz sobie ją zlewamy z goździkami, ale intensywny zapach. Trzymamy te listki sobie. O. Dobra, niech sobie goździki wpadną. Zaraz je wyłowię. Teraz jeszcze złapię te goździki. Ups. Jeszcze jeden, ale zapach ma. Bardzo intensywny. Mhm. I żeby był fajniejszy, to tutaj mam cytrynkę wyciśniętą, sok z cytrynki. Dobra, ma to być antyprzeziębieniowe, więc nie żałujemy cytrynki. Nie żałujemy miodu. Tu w moim przypadku będzie to miód lipowy. Woda już jest taka fajna, w dobrej temperaturze, czyli około poniżej 60 stopni. To ważne, wiadomo, chodzi o miód, żeby nie stracił swoich cudownych właściwości leczniczych. No i teraz mieszamy. Jaki fajny kolorek. Niech się spuści. No, pyszna jest, ale jeszcze dodam trochę miodu. To jest kwaskowe. To już do swoich po prostu preferencji musimy dobrać miód. Jeżeli ktoś nie lubi kwaskowego smaku, to sobie doda więcej miodu. Miód tutaj też ma działanie lecznicze, więc nie żałujemy. Przyznam się, że jest to mikstura nie dla mnie, więc dlatego ją tylko kosztuję tak łyżeczką, ale jest pyszna. No i dać mojemu choruszkowi, który jest przeziębiony akurat. Będzie sobie zaraz popijał. Także kochani, pyszny, zdrowy napój. Z 2 razy dziennie spokojnie można to wypić. Nawet 3. A na pewno pomoże nam przy chorobach dróg oddechowych. Smacznego!